Siemanko, witam serdecznie, tutaj sam Maciej z tej strony. Kłaniam się po prawie półrocznej nieobecności na YouTubie, na filmach, bo na live'ach od czasu do czasu się widywaliśmy. Moi kochani widzowie, dzisiaj, tak jak w tytule, zrezygnowałem z jazdy na ciężarówkach. No i właśnie, i tak zrobiłem to. Zrezygnowałem z jazdy na ciężarówkach i rezygnacja z jazdy ciężarówkami nie jest taka prosta w moim przypadku. W ogóle w przypadku kierowców ciężarówek zrezygnowanie z tego zawodu nie jest takie proste, bo jest to jak nauk. W moim przypadku problemem jest jeszcze jedna rzecz. Problemem jest to, że ja mam kanał na YouTubie. Mam 100 tysięcy widzów, którzy chcą oglądać mnie w trasie, którzy są tutaj dlatego, że oglądają content związany z ciężarówkami, związany z firmą transportową, związany z życiem w trasie, związany ze zwiedzaniem europejskich parkingów i ciasnych włoskich miasteczek na przykład. Jak w mojej głowie po raz kolejny już z rzędu urodził się pomysł na to, żeby może z tej ciężarówki zrezygnować, żeby może z tej ciężarówki wysiąść i zająć się czymś innym, był jeszcze jeden problem. Co z moim kanałem i z moimi widzami? Ja bardzo długo się zastanawiałem, co mam z tym zrobić, ale dałem sobie po prostu czas na to, żeby sprawy się rozwiązały same. Mam niemal stuprocentową pewność, że w życiu każdego kierowcy przychodzi taki moment bezsilności, w którym taki kierowca myśli sobie, a może by to rzucić wszystko w cholerę i zająć się czymś innym? Problem polega na tym, że my kierowcy nie potrafimy albo nie widzimy siebie w innej roli niż bycie kierowcą ciężarówki, ponieważ ta praca jest jak nauk. Ja miałem, słuchajcie, dokładnie to samo. Dla mnie zrezygnowanie z ciężarówek to nie było nic łatwego, ale wiedziałem, że muszę to zrobić. Kierowca ciężarówki, tak jakby, ciężko wam to powiedzieć, ale kierowcę ciężarówki życie omija. Jeśli sobie uświadomisz, że tak jak na przykład w moim przypadku, 14 lat spędzone za kierownicą ciężarówki, uświadomisz sobie, że z tych 14 lat spędziłeś 12 lat poza domem, to masz takie świadomość, że sorry, nie chcę spędzać swojego życia poza domem, bo zobaczcie, że co my z tego życia mamy? Ja rozumiem, że to praca jest jak nauk, hobby, styl życia i tak dalej, ale ja doszedłem do wniosku, że ta praca już nic nie oferuje. Zobaczcie. Nie dość, że spędzasz ten czas poza domem, nie ma cię w domu, nie uczestniczysz w życiu rodzinnym, nie spotykasz się z przyjaciółmi, nie masz czasu nawet wydać pieniędzy, które zarobiłeś. Kiedyś kierowca ciężarówki zarabiał tak, żeby mógł utrzymać swoją rodzinę i zrekompensować im to w jakimś stopniu, chociaż finansowo, swoją nieobecność. Czyli po prostu poświęcał się, wyjeżdżał w trasę po to, żeby rodzinie niczego nie brakowało. Dzisiaj to się troszeczkę pogmatwało. Kiedyś motywacja była jeszcze finansowa, dzisiaj już tej motywacji nie ma. I to wszystko mi się tak zgrało do kupy. Ja stwierdziłem, że koniec. Tak samo jak większość kierowców, nie miałem pomysłu na życie. Tak samo jak większość kierowców, nie wiedziałem, co będzie dalej. No, ja miałem ten komfort, że sprzedałem świeżo firmę. No nie będę oszukiwał, zarobiłem fajne pieniądze, pospłacałem wszystkie kredyty, mogłem usiąść na spokojnie się zastanowić, co dalej. Wiecie, że mam taksóweczkę. Mam Fordzika mojego, taksóweczkę, więc powiedziałem sobie, dobra, idę sobie na tą taksóweczkę, będę sobie jeździł na taksóweczce i niech się dzieje, co chcę. I tutaj płynnie przejdę do tego, żeby opowiedzieć wam jedną ciekawą historię, która między innymi układa mi życie. A właściwie to dwóch historii. Pewnego razu, stojąc sobie moim Fordzikiem na jednej z gdańskich stacji paliw, zaczepia mnie pewien facet i mówi, Maciej? Mówię, tak, to ja. Siemanko, Łukasz jestem. I słuchajcie, od słowa do słowa okazało się, że Łukasz wspólnie ze swoim przyjacielem prowadzą firmę. No i kurde, od słowa do słowa zaproponowali mi współpracę. Mówię, Maciej, kurde, ty nudzisz się teraz tak naprawdę na tych taksówkach. Zobacz, jak u nas wygląda praca na taksówkach. I mówię, kurde, czemu nie? Mam już doświadczenie z firmy transportowej, kiedy ludzie gdzieś tam na podstawie tego, co ja robię, biorą ze mnie przykład i idą gdzieś tam w tym kierunku. Z myślą, że może tak być i w tym przypadku, podejmując właśnie jakąś współpracę, postanowiłem, że to musi być naprawdę sprawdzony produkt i sorry, musiałem to dla was sprawdzić. Także zapakowałem się w BlaBlaCara i
śmignąłem do Łodzi. Mamy 6 rano, wybieram się do Łodzi. Zajechałem na miejsce, gdzie odebrał mnie Łukasz, pogadaliśmy sobie na różne takie ciekawe tematy. No teraz to mnie zaskoczyłeś, myślałem, że z Kodzinką przyjedziesz, kurde. A, z Kodzinką w naprawie, siemanko. Siemano. Łukasz jest moim, kurde, widzem, byłym widzem. Z racji natłoku obowiązków, kurde, jest już moim byłym widzem. Zgadza się. Łukasz mieszka w Łodzi, stacjonuje w Łodzi. Spotkaliśmy się ostatnio zupełnie przez przypadek w Gdańsku na stacji paliw. Bardzo mi to pasuje, ponieważ gdzieś tam taksówki to jest takie moje takie małe hobby, którym ja się interesuję i takie zajęcie, które lubię, które mnie odstresowuje. Wiesz, coś takiego na zasadzie gry na komputerze, nie? Znaczy, niektórzy grają w Eurotracka, ja lubię sobie wsiąść w taksówkę i polatać wieczorkami po mieście. Firma jest partnerem rozliczeniowym. Zatrudniamy kierowców, kurierów pod wszystkie aplikacje, które są tak naprawdę w kraju i rozliczamy ich. Gdzie stacjonujecie? Co to będzie za ulica? To będzie Trauguta 25, tutaj po lewej stronie. A. W budynku wieżowców. To mam szczęście do wieżowców. Tak? Adar? A, no tak. Kowadarze 16 piętro. Moim widzom tak to w głowie 16 piętro utkwiło, to czasami jak sobie robią ze mnie podśmiechujki, to a, 16 piętro, kurwa. Mi znesko jest 16 piętra. Tu 9. 9. Tu już mamy za kawałek dosłownie 200 metrów Piotrkowską. Główną Piotrkowska, tak. Miałem na uwadze, że moi widzowie, którzy jeżdżą na taksówkach, czy to na aplikacjach, będą chcieli pójść w moje ślady. Więc nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby to było coś niesprawdzonego, więc pojechałem do firmy. Po prostu musiałem mieć pewność, że to jest legitna firma, więc poznałem tam wszystkich ludzi, którzy tam pracują i żeby mieć 100% pewność, że wszystko jest ok, przeszedłem przez cały proces rejestracji. Tak jak przychodzi taki człowiek z zewnątrz, chce zostać kierowcą taksówki, cały ten proces sprawdziłem dla Was, jak to wszystko wygląda. Zarejestrowałem się na nowo, bo ja miałem już swoje konta na aplikacjach, ale to jeszcze nie wszystko, bo chłopaki mieli dla mnie niespodziankę. Teraz zobaczycie niespodziankę, jaką przygotowała mi firma MB Partner. Tylko podpiszemy jeszcze ostatnie dokumenty. Dokładnie. No. Firma Eko, dbamy o środowisko. Uwaga. Tenderendeu. Dalej chodzi o podsumowanie protokołu, czyli opony, przebieg i poziom paliwa oraz czystość samochodu. Tu zaznaczamy ewentualnie kaucje, opłaty. Przechodzimy do ostatniej jakby. Nie, naklejka się chyba zerwała. No. I to jest właśnie jeden pomysł na moje życie bez ciężarówek. Bardziej takiej na zasadzie takiej hobbystycznej. Po prostu to lubię. Fajnie, że po odstawieniu ciężarówek mogę robić to, co lubię. Ale mam jeszcze jeden temat. Jedna rzecz, którą się jeszcze zajmuję. Właściwie tym tematem zajmuję się hobbystycznie. Jeżdżę po godzinach, jeżdżę nocami, jeżdżę sobie weekendami, miło spędzam czas. A praktycznie od rana do późnego popołudnia spędzam czas na prowadzeniu warsztatu, który naprawia ciężarówki. Pompa wtrysk. Pompa wtrysk. Pompa wtrysk. Wtrysk za sztukę? Tak. Za bardzo szczęście.
pompa, wtrysk i wtrysk za sztukę. To są 11 teraz, kurwa. No co, jedziemy, kurwa. Jedziemy patrzeć? Tak. Nie będą chcieli, kurwa, to nie powiem po prostu. Tak, Kaniuś? Ja. Wszystko wiemy? Jest kurwa ostry. Ostry ten. Cień mgły. Ale jest też kołusia. To nie jest mój warsztat. To jest warsztat mojego serdecznego kolegi, który poprosił mnie o przysługę. To jest rzecz, którą zajmuję się tak naprawdę na co dzień. Cieszę się, że tak wyszło, ponieważ jest to dla mnie taka misja. Kolejna misja, kolejny taki cel, który sobie w życiu stawiam. Zbudować, powiększyć, zarobić pieniądze na warsztacie na ciężarówkach. I kim ja tam jestem? Ja po prostu ten warsztat prowadzę tak, jakby był mój. W dużym skrócie naprawiam ciężarówki własnymi mechanikami. Szykujemy się, słuchajcie, na akcję. To jest Service Center Truck and Car, albo Car and Truck, plus Gdański. Posiadanie własnej firmy transportowej nauczyło mnie przedsiębiorczości, nauczyło mnie rozmów biznesowych, bo dzisiaj mogę to wykorzystywać tak naprawdę na innych kierunkach. Właśnie w przypadku warsztatu swego czasu miałem maksymalnie 13 kierowców, więc potrafię zarządzać ludźmi. Nie mówiłem wam tego wcześniej, bo udaje mi się, i też chłopakom, udaje się budować ten warsztat tak naprawdę bez pomocy internetu, co jest nie lada osiągnięciem. Oczywiście internet pomaga, bo bardzo dużo mam klientów, którzy znają mnie z internetu i którzy przyjeżdżają i mówią: kurde, Maciej, to ty? Tak, słuchajcie, układa się moje życie. Warsztat i hobbystycznie taksówki. I teraz co następuje? Robię to po to, żeby... Robię to nie tylko dla siebie, ale każdą współpracę, każdą pracę, każde zlecenie gdzieś tam brałem i miałem z tyłu głowy, że jest to dobre z dwóch względów. Po pierwsze, ja mam fajne zajęcie. Po drugie, mogę robić coś, czego nie robiłem do tej pory. No, taksówki robiłem, ale mam tutaj na myśli prowadzenie warsztatu. Jest to fajny content, fajny temat do tego, żebyśmy jeszcze mogli w tym naszym życiu trochę czasu spędzić na tym właśnie kanale. Zobaczcie, jak to się fajnie rozwiązało, bo mamy warsztat na ciężarówki i możemy te ciężarówki dalej oglądać. Możemy być przy tych ciężarówkach, możemy je oglądać tak jakby z drugiej strony, ze strony technicznej. Gdzieś tam jeżdżę tymi ciężarówkami, prawda, tak
na testy bardziej. Jak chłopaki coś naprawią, to ja biorę na miasto, robię przejażdżkę albo gdzieś tam im na placu przestawiam, podstawiam, bo często są po prostu w ciuchach roboczych, więc ja na czysto, więc wsiadam i przestawiam. To może być pierwszy fajny temat, który może się pojawiać na tym kanale. Ciężarówki zawsze pojawiało się, ale nie w takiej formie. A druga strona medalu, taksówka. Możemy zobaczyć, jak ten biznes wygląda od kuchni, bo wiem, że wiele osób jest tym zainteresowane, bo bardzo często zadajecie mi pytania na przykład na live. A więc słuchajcie, warsztat i taksówki to plan na kolejne filmy. I mam nadzieję, że będziemy się jeszcze wspólnie fajnie bawić na tym kanale. I no i co mogę wam powiedzieć? Dzięki, że byliście dzisiaj i dzięki, że mogłem się wam wygadać. Trzymajcie się.